W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, z którym obecnie mamy do czynienia, również my, żołnierze, angażujemy się w działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju. Wykonujemy zadania z zakresu profilaktyki, monitorujemy sytuację epidemiologiczną, razem z innymi służbami mundurowymi udzielamy niezbędnego wsparcia organom administracji publicznej. Ze względu na charakter naszej służby musimy być w pełnej gotowości do podjęcia działań wspierających. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory z dużym zaangażowaniem nieśli pomoc, zwłaszcza służbom medycznym, żołnierzom wojskowych, zespołów zadaniowych i pełniącym dyżury bojowe w kraju i za granicą. Zapewniam, że nie zmniejszymy tego tempa. Główny inspektor sanitarny Wojska Polskiego wydał specjalne zalecenia dotyczące zachowań zapobiegawczych. Stosujmy je, bądźmy rozważni i odpowiedzialni. To czas testu dla nas wszystkich, liczy się rozsądek. Myjmy starannie ręce, zachowajmy odległość w kontaktach bezpośrednich, nie zapominajmy o wzajemnym szacunku, okazywaniu sobie wsparcia. Wszystkie działania podjęte w tym trudnym czasie będą od nas wymagały utrzymania inicjatywy, dyspozycyjności, zwiększonego wysiłku oraz adaptacji do nowych warunków. Dbajcie o siebie i o bliskich. Bądźcie zdrowi.